Oficjalne otwarcie będzie 12 maja, kiedy zaszczyci nas swoją obecnością dr Irena Eris. A dzisiaj jest takie nasze wewnętrzne po to, żeby poinformować klientów, że już ruszyliśmy. Od jutra zapraszamy naszych klientów, klientki, panów, ponieważ mamy też specjalną linię preparatów i zabiegów przygotowanych pod mężczyzn. Na dole jest sklep z pełnym asortymentem produktów marki Eris. Będą też zabiegi na dłonie i pedicure spa, czyli cały taki zabieg pełen z hydromasażami, z fotelem specjalnym do pedicure spa. A na górze mamy 8 gabinetów, włącznie z gabinetem lekarskim do medycyny estetycznej i gabinety przygotowane do zabiegów na ciało i na twarz. Jestem lekarzem zajmującym się od ponad 10 lat medycyną estetyczną. Główną moją specjalnością to korekta tkanek miękkich twarzy z użyciem kwasu hialuronowego i toksyny botulinowej, czyli tak zwanego botoksu. Od kilku lat współpracuję z firmami produkującymi kwas hialuronowy. Jestem też szkoleniowcem. Prowadzę wiele szkoleń i w Polsce, i za granicą. W Instytucie dr Ireny Eris w Białymstoku będę zajmował się zabiegami medycyny estetycznej, no właśnie tymi lekarskimi zabiegami, czyli mówimy tutaj o kwasie hialuronowym. To jest wypełnianie zmarszczek, korekty symetrii twarzy, powiększanie ust, tak bardzo popularne, korekty zmarszczek mimicznych za pomocą toksyny botulinowej, czyli tak zwanego botoksu. Natomiast wprowadzamy też do oferty szerszą grupę zabiegów medycyny estetycznej. Myślimy o wprowadzeniu osocza bogatobłódkowego, wszelkich zabiegów mezoterapii igłowej, czyli tych najbardziej popularnych, no i z najbardziej, z najwyższej półki zabiegów medycyny estetycznej. Będą to zabiegi dostępne dla osób w różnym wieku. Jest taki mit, że te zabiegi są dostępne tylko i wyłącznie, czy może skierowane tylko i wyłącznie dla kobiet. Nie jest to prawda. Ja ostatnio robiłem statystyki, około 30% moich pacjentów to mężczyźni. Więc tu chciałbym podkreślić, że ta oferta jest skierowana nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn, dla osób w różnym wieku. Są to zabiegi bardziej inwazyjne, mniej inwazyjne, w zależności od potrzeb. Mamy bogatą ofertę zabiegów pielęgnacyjnych na twarz, na okolice oczu, zabiegi na ciało, w tym również masaże. Różnią się na pewno sposobem wykonania, zastosowanymi kosmetykami. Kosmetyki dr Irena Eris są przebadane na wiele sposobów. Jeżeli chodzi o cały zamysł tej kliniki, to czegoś jeszcze takiego nie było w naszym mieście. Cała ta architektura, wnętrza, no i specjaliści, którzy tutaj będą pracować. Ogólnie marka dr Irene Eris to jest marka na jednym z wyższych poziomów, więc to nie może się nie udać. Kosmetyki, zabiegi i profesjonalna kadra to jest coś, co na pewno wróży sukces temu miejscu. Przede wszystkim ja się bardzo cieszę, że w tym całym pędzie kobiety, ale również i mężczyźni znajdą takie miejsce, taką strefę relaksu tak naprawdę, gdzie będą mogli w końcu pomyśleć egoistycznie o sobie, ale przede wszystkim oddać się temu relaksowi, tak, którego nam bardzo brakuje. Ja się cieszę, że powstają takie piękne obiekty, że są przede wszystkim modowe, że są jasne, tak, że przede wszystkim jest tu dobra energia i cóż, korzystajmy z tego. Myślę, że jesteśmy marką wiodącą na rynku, jeśli chodzi o instytuty. Są znane. Marka Eris jest rozpoznawalna równie tak często jak marka Coca-Cola, także myślę, że możemy się poszczycić jakością. Nasze panie, które pracują u nas, są przeszkolone z pełnych standardów, czyli kobiety, które odwiedziły któryś z instytutów, nie wiem, w Polanicy, Wzgórza Dylewskie, będą mogły uzyskać taki sam standard u nas. Dziewczyny są wszystkie przeszkolone, były na szkoleniach długo w Warszawie. Myślę, że będziemy w stanie sprostać oczekiwaniom naszych klientów i naprawdę produkty mamy super. Mamy laser, który jest specjalnie opatentowany przez markę Eris, który jest wykorzystywany do zabiegów jak i na ciało, jak i na twarz. Także myślę, że sprostamy oczekiwaniom.